8 sierpnia, 50. jubileuszowy wyjazd spacerem po górach z miejscowości Ostrowsko. Ruszamy w stronę Turbacza, szlak czarny, a na ten szlak rusza wraz z prowadzącym 50 osób. Wędrujemy szlakiem czarnym. Nie śmiejcie, pierwsze swoje buty trekkingowe to ja kupiłem w Lidlu, już nie powiem jak dawno temu. W tle Lubań z wieżą widokową. Panorama na Tatry, które niestety z minuty na minutę coraz bardziej nam giną. Na Polanie Waksmunskiej szlak czarny i niebieski, którym wędrowaliśmy, łączy się z takim zielonym z Nowego Targu Kowańca i już godzinka tylko do szczytu. Panorama dzisiaj na Tatrze niestety ograniczona, gdzieś tam w mgle szczyty tatrzańskie się nam nie pojawia. Zadowolenie ze zdobycia najwyższego szczytu grabczańskiego. Po ponad 3 godzinach walki z dystansem, wysokością, ze zmęczeniem, w końcu na Turbacz ekipa spacerem po górach dotarła i ten król bez król gorców został zdobyty. Po zejściu z Turbacza wędrujemy fragmentem szlaku czerwonego do Starych Wierchów, a później szlakiem niebieskim. Grupa z jednej, grupa z drugiej strony, a wszystko spacerem po górach. Miejsce katastrofy samolotu Morawa 2 lecącego z Gdańska do Nowego Targu. Rzecz się działa w 1973 roku. Widok na północ, w dole czerwone dachy Koninek, a jeszcze dalej Beskid Wyspowy. Wędrujemy długim korczańskim grzbietem. Jesteśmy na wysokości Obidowca. Samo wyniesienie Obidowca za chwilkę przed nami. Miejsce tragicznej śmierci mieszkańca Obidowej, który w tym punkcie został trafiony piorunem. Otoczenie Doliny Obidowej, w dole gdzieś tam zabudowania tej właśnie wsi, na ostatnim planie Turbacz. Wędrujemy od Starych Wierchów do Kułakowego Wierchu. Szlak niebieski ponad Doliną Lepietnicy, która gdzieś tam w dole sobie płynie, a powstająca z potoku Lepietnickiego i Obidowca. Jak Kułakowy Wierch, tu kończymy 50. wyjazd spacerem po górach.